Cześć, manko, z tej strony Lidec, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy przewracać ściany, później zgrabiać ten zbędnego pierdzielenia. Lecimy na pierwsze pole. Później puścimy pracownika. Tylko jest problem taki, że Ursus ma downa i będę zmuszony go chyba sprzedać, bo jak zatrudniam na nim pracownika, to teraz pracownik się o coś baguje, a koni ma wystarczająco. Jak puszczam MF-a z pracownikiem, to już się nie baguje niby. No to wiecie, widzone. Taka przykra troszeczkę sprawa. Ale to nic nie szkodzi. Damy radę sobie. Was będę zmuszony brać po jednym pokosie. No co jest? Ja nie chcę, po więcej pokosów brać niż po jednym. Ale idzie tutaj ładnie. Przeciąśniemy, później zagrabimy, puścimy pracownika na tamtym polu. Jak się znowu zbaguje pracownik, to się zesram. Się zdenerwuję za bardzo. Oj, będzie źle. Będzie źle. Będzie bardzo źle, ale to. Później się części dowiemy się, czy się zbaguje pracownik, czy się nie zbaguje. Na razie robię. Tak więc zaraz wam pokażę oferty, jakie przeglądałem ciągników na sklepie. Oferty, jakie przeglądałem w ciągniku na sklepie Trójka. Jedź w miarę prosto, będę tam widział, jak mam wyjść ze sklepu. To średnie ciągniki, muszę wyjść ze sklepu, zarąbiście się złożyło. O kurczaczki, co się stało? Nikt nie widział. Co się stało? Nikt nie widział. Co się stało? Nikt. A zaraz wam pokażę, jakie oferty ciągników przeglądałem. Zostawcie łapkę w górę z kciukiem, dzwoneczkiem, żeby zobaczyć więcej kozackich filmów. Chciałbym z tego miejsca zrobić klubcia młodego, tripiego, ciemnego, nawekły Dayplaza i Gloricsona oczywiście, i bym chciał zrobić. 22 czerwca jest reset punktów na arence, więc będziemy z Gloricsonem grać sobie arenki i nagrywać dla was ciekawe bardzo filmy. Więc będzie git, ale ten filmik wleci już po 22, czyli będziecie widzieć te kozackie nasze arenki. Nagrywanie wtedy jest cały czas włączone, nawet wiecie, nie będę go wyłączał, bo będą kozackie gierki pewnie, ale te. Dobra. Kurde, nie pokażę. Jak puszczę tego pracownika, jak puszczę go na tamtym polu i nic nie zepsuje, to będzie git. Jak się znowu zatrzyma, to później, nie wiem, przepnę chyba i będę cały czas robił tym Ursusem, a MF-a dobrą, taką lizardowską, przewracarkę. Nic nie łapie się na te, nie wiem jak to nazwać nawet, na to co się tak kręci, nie wiem jak to nawet nazwać. Nie wiem właśnie jak to nazwać, nie wiem. Łapy, nie wiem. Pióra, może pióra, nie wiem. Nie znam się na tym, ale nic na nie, nie łapie się siana. Siano jest dobre, troszeczkę podeschnięte. Będziemy je zbierać w kolejnym odcinku. Tylko pierwszy czas wszystko zagrabić, żeby było git. Jak nie będzie git, to będzie słabo. A jak będzie słabo, to będzie słabo. O. Tak wam powiem, to tak. O. Dobrze jest. Już jest coraz mniejsze kółko. To teraz przez środek. Teraz przez środek lecimy. I od nowa kółko. I będzie dobrze. Będzie dobrze mówić. Będzie dobrze, nie martw się. Będzie dobrze. Powinienem brać dwa pokosy, ale są... tak skosiłem, jak skosiłem i biorę po jednym i tyle. Ursus na razie daje radę. Jak będzie się bagował pracownik,
Jedyne, z czym się nie baguje pracownik, to jest siewnik, bo siałem nim trochę, ale siewnik, sam siewnik, bez Amazona tego, wiecie o co chodzi, bez agregatu Amazona, bronę talerzową, bez brony talerzowej, to się nie bagował, a zy to się już mocno bagował, więc troszeczkę Lipton. Liptoneiro. Rzepak jeszcze jest nie do koszenia, a może po sianokosach kupujemy owce i będzie zarąbisia kupimy owce. Jak kupimy owce, będzie zarąbisia. O, tak wam powiem sobie. Dobrze idzie. Jak wam pokażę ciągniki, nad którymi myślałem, to wtedy porozmawiamy, bo z tego co widziałem, jak rzepak dobrze sypnie, to kupimy pole i ciągnik. Jak rzepak słabo sypnie, to kupimy samo pole i jakieś może maszynę, nie wiem, zobaczymy. Drugą przyczepę, może drugą przyczepę, może i tak być. Nie mówię, że nie. Nie mówię, że nie. Nie mówię, że tak. Ale idzie teraz bit. Ciekawe, jak się to będzie zgrabiać. Ciekawe, czy się pracownik będzie bugował z tym przewracareczką śmieszną. Jak się będzie bugował, to nie wiem, to po prostu wymienię ten ciągnik na jakiś inny. Na 30, o. Albo na 60. Nie wiem. Na jedną z tych rzeczy. Teraz z tyłu wycofamy, czyli nie zniknie się. Trochę będzie więcej, dobra. W jednym miejscu po prostu. Dobra. Zupa z bobra, lepsze, jeszcze lepsza, zwietrza. Dobra, mniej więcej. Przetrząśnięte, mniej więcej napije się łyka danej mikstury. I lecimy dalej. Dalej na kolejną pole. Co on tak wolno idzie, no? Dzieje mu się coś? Dzieje mu się coś, chyba. Dobra. On ma to przecząsnąć. Nie wiem jak, ale ma to przecząsnąć. Mnie to nic nie interesuje. Kurwa, przecież... Idiota, nie. Sprzedam zaraz ten ciągnik na wizji. I on się zatrzyma. Na koniec pola. Nie, koniec, sprzedaję go. Nie ma opcji, nie, sprzedaję go, nie. Teraz mi jest potrzebny dwa ciągniki, żeby jeden był spoko i drugi był spoko, żeby pracownik się nie bagował. Dwa ciągniki mi są tylko potrzebne. Nie, sprzedam go. Niech na razie stoi tu, idę tam to robić. Już mnie denerwuje ten ciągnik. Sprzedaję go, nie, sprzedam go. Koniec. Zaraz go sprzedaję. Tura odepniemy tylko już. Albo tura nie odpinamy. A po co mamy odpinać go? Później się go odepnie. Dobra, rozkładamy, bo to wszystko hydraulicznie się rozkłada, mi sobie. Dobra, lecimy. 12 na godzinę, ale lecimy. Nie wiem jak to zbierać. Przejadę dwa razy dookoła.
pokosy są dosyć małe, no to może się jakoś to pozbiera, no nie będzie jakiejś dużej tragedii. Zamiast tamtego ciągnika nie wiem, co kupię. Nie wiem, nie wiem. Już mi ciśnienie skacze z tym ciągnikiem. Miał być dobry ciągnik, mówili. Dobry ciągnik, mówili. I gówno, i jest słaby ciągnik. Dobrze jest. Bałek trochę... Kurwa, bałek urwałem prawie. Znaczy urwałem... Nie prawie, tylko urwałem. Ale to jest mniejsze z tym bałkiem. Ważne, że... Idzie dalej. No dobra, no nie wiem, jakie te pokosy mają być duże. Chyba starcie, jak będą już takie, o. Zostawię trochę. No i zostawiłem trochę, ale to nic. Z widłami później przyjdę i to zbiorę. I się zbierze i dam tym owcom i tyle. Może jakąś przyczepę samozbierającą się ten się zakupi, silos bym zakupił i zobaczyłbym, czy to tak działa. Jak nie działa, to bym to sprzedał gdzieś albo wywiózł i by było. I by było git, a tak to nie wiem. Przyczepa samozbierająca, teraz no to 30 tysięcy trzeba wydać. Ciągnik, no to ciągnik to za 200 tysięcy trzeba wydać. Pole 70 tysięcy trzeba wydać. Nie, za duże koszty dla mnie. Przyczepa samozbierająca na razie nie. Wiem, że nie mam dostępu do tego terenu. Co, gdzieś tam się już. Dobrze jest, teraz w tą stronę wraz pojadę. I raz, i dwa, i sialalalala. O, fajnie idzie. Myślę, że podbierak jest dosyć szeroki, to powinien zebrać, dać radę choćby nawet. Jak nie zebierze tego, no to może da radę. Sip. Sip, nie sip. Chociaż dobrze, że dobrze idzie i tyle. Myślę, że wam się podoba ta seria, bo mi się spoko na niej dosyć gra. Ja pierdolę. Co ja robię? Realistic 200%. Mi się spoko na tej serii dosyć gra. Nie jest jakaś słaba. Mapa jest dosyć dobra. Dopiero wszystko się zacznie, jak będę miał owce. To się wtedy dopiero zacznie cała zabawa na tej serii. Wszystko się zacznie. Jak tych owiec będzie miał 100 i będzie mała to pastwisko dla nich już. I tam taki chlewik przyboczny. No to wtedy będą jajca. Wtedy będą jajca jak berety. Tak coś czuję, że będą jajca jak beretek, to będzie za małe. A piszcie w komentarzach, jakie zwierzęta byście chcieli zobaczyć na tej serii. Bo ja na przykład mógłbym mieć świnie, krowy. Kurnie, świnie albo krowy, bo chciałbym wywozić gnojowce sobie na te łąki. Świnie albo krowy, bo by było wtedy jeszcze więcej roboty. Przy świniach to świnie oczywiście czy mięso, bo mlecznych świń nie ma. A krowy? Ciekawe jakie. Krowy to można by kupić jakieś limuzę i na mięso. Tylko żeby gnój był. Jak widzowie, przepraszam, jakbyście słyszeli, to syrena wyje, bo mam okno na oście już otwarte. I głośno by jest syrena i jest też, będzie troszeczkę lipto, no ale to nic. Massey Ferguson sobie teraz narobi tych moto godzin dosyć sporo, bo musi cały czas wszystko robić.
za tego Ursusa 934. Nie wiem, jak się to czyta, 934. Nie wiem, jak się to powinno czytać, tą jego nazwę. Ale raczej dajemy radę. Fortnite. Zacząłem ostatnio grać z Glorixonem. Trochę nam siada, trochę nam nie siada. I będzie git. Będzie bardzo dobrze. Kurde. Zaraz bym wam pokazał te ciągniki. Tylko, że czy nie wiem, czy dam radę, bo muszę tutaj operować. Ta łąka jest o tyle do dupy, że jest taka okrągła. Jak pulpet. Pulpety też są okrągłe. I ta łąka jest okrągła i cały czas muszę jeździć w koło, bo inaczej, no inaczej się da, ale jak już zacząłem jeździć w koło, to jeżdżę w koło. Tam na tamtej łące chociaż będzie święty spokój. I na tej sąsiedniej łące też będzie święty spokój z takim jeżdżeniem. Tylko nie wiem, kiedy to będzie. Bo łąka, no troszeczkę na łące będzie roboty. Dlatego potrzebuję paru zmian, na pewno chyba przewracarkę bym też zmienił. Jakbym miał robić siano, chociaż raz na sezon, jakbym miał przyczepę samozbierającą, bym też robił taką siano kiszonkę w silos, tylko nie wiem, czy one to będą jadły. Wiem, że się da też robić jakiś pelet, ale po co robić komu pelet? Dla owiec. Nie wiem. Ja nie będę robił żadnego peletu dla tych owiec. Wystarczy, że będą dostawać ode mnie siano, wodę. Wodę to nawet mam na placu, dlatego hydrant tam jest. I jest git. Dobra, nawika. I lecimy. Nawika była dobra i lecimy z powrotem. Czy... też było takie pytanie. Czy można ze mną zagrać w farminga? No raczej nie, bo raczej biorę tu do swoich ludzi. W przyszłości, jak będę robił live'y, to może będą live'y z ogarniania serwerów, to może będę zapraszał ludzi. Tylko jak ktoś mi zepsuje, no to namierzę go i świnie cikowie skończy historia. Dobra. To utnę tak i B teraz. I utnę to tak. I może to wzbiorę w podbierak. Zapomniałem, że się tego tak nie podnosi. Drugi raz. Siup. Zbiorę. I lecę. Teraz jest dużo nawijania. Wałek wyłączymy. Ale w miarę idzie git. W miarę. Na miarę to mierzyli. Teraz może znowu moglibyście słyszeć sygnały, ale może ich nie słychać. Ta przewracarka też jest zdupiona trochę. Ale jak już jest, to niech będzie. Skąd wiem, że jest zdupiona, bo była na Masnej Dolinie. I tylko, że tam był John Deere. Na 360 też była troszeczkę dziwna. Czy 30 i nie chciała z nią iść, tylko szła z nią 5 na godzinę. A Masnej dosyć idzie 15 na godzinę, no to... to jest raczej git, ale może się to zmieni, tą przewracarkę też, bo nie wiem, no. Jak mam się męczyć? Nie będę czytował pieniędzy, tylko jak pieniędzy starczy. Priorytetem jest na razie te sianokosy skończyć, choćby dzisiaj. I mieć wywalone. W kolejnym odcinku już będą tylko, będzie prasowanie, nie wiem, czy nagram wam coś ze zbierania belek, może, ale wątpię,
bo to jest żmudna praca, bardzo żmudna. Pokażę wam, jak je poukładałem. I to będzie, już później będą tylko żniwa. Tych belek proszę, żeby nie było jakoś ich dużo. Będę robił największy rozmiar, jaki się tam da, nie wiem, 120 raczej. Ale może się da jakieś większe, 150, o. Albo 130, nie wiem, jakie są rozmiary belek. Dobra, lecimy jeszcze ostatni. Ostatni pokos będzie potężny. Jak potężny włodarz Wojciech Gola. Dobra. B hydraulicznie składam. I lecę. Tamtą łąkę ze stodołą. Nie będę wam już nagrywał. Szkoda. Szkoda szczępić ryja na tamtą łąkę. I na ten ciągnik, co jest na placu. Znaczy kołowiec. No i widzicie, on idzie 18 na godzinę z tym. A teraz... Aha, to się podnosi, dobra. Dobra, przepraszam, zgrabiarka jednak nie jest zdupiona, to się kurwa podnosi. I wtedy ta zgrabiarka jedzie szybciej. Odpinam ją. I czy ją teraz odepnę? O, odpiąłem ją. Bo jak wcześniej do Ursusa tego podpiąłem, to nie mogłem odpiąć. Dobra, pokażę wam, jak ja bym chciał mieć ciągnik. Ciągnik bym chciał mieć. A Lamborghini nie, Tursa nie, nie, nie. O! Takiego klasa, tylko że on ma dużo koni. Takiego klasa, tylko troszeczkę mniejszego. Albo coś takiego. Takiego Fenda. Takiego Fenda. No, albo jakiegoś Tundira, no, tylko nie wiem jakiego tego Tundira, no. To jest wszystko do ustalenia. Tak więc widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Siema.